ja właśnie mam ostatnio coraz mniej czasu na taką praktykę formalną, to żeby Wam jeszcze przybliżyć ten taki mindfulness na co dzień, to chciałabym Wam opowiedzieć o uważnym chodzeniu. Co to jest? Słuchajcie, może jeżeli macie taką przestrzeń teraz tu, gdzie jesteście, to możecie po prostu wstać i spróbować powoli zacząć przemieszczać się po pokoju, głęboko, spokojnie oddychając, nie śpiesząc się, czując nacisk stopy na podłogę, jakby kierując uwagę, obejmując uwagę uwagą stopy, to jak one stykają się z podłożem, jak pięta odrywa się od podłogi, palce. Powoli, bez żadnego celu. To jest niesamowite, że możemy gdzieś iść, ale bez żadnego celu. I tak po prostu w spokoju sobie pochodzić. Zróbcie tak kilka kroków. Z taką myślą, że teraz nigdzie się nie śpieszę, teraz niczego nie muszę. Że to chodzenie może być takie spokojne, przyjemne, że my go po prostu odczuwamy. W tym uważnym chodzeniu właśnie idziesz, mając tego świadomość, czujesz, że idziesz, tak? I akceptujesz teraźniejszość z każdym krokiem. Skupiasz się na tym, by z każdą chwilą utrzymywać świadomość doznań, które towarzyszą poruszaniu, tak? Bo też czujemy nie tylko stopami, ale też łydkami, udami, całym ciałem. To jest bardzo, bardzo też fajne ćwiczenie dla psiarzy. To uważne chodzenie praktykowała mama po prostu w drodze do szkoły, żeby odebrać dzieci ze szkoły. Dla niej to odbieranie dzieci ze szkoły były zawsze taką sytuacją stresową. Mówię o autentycznej mamie, z którą miałam kontakt, bo biegła z pracy z reguły, jakby bardzo się przejmując, że nie może się spóźnić, chociaż tam nie było takich ram czasowych, tak naprawdę to było tylko w jej głowie, bo nikt nie miałby do niej pretensji, gdyby przyszła te 2 minuty później. Ale to często powodowało to, że to zetknięcie z dziećmi, kiedy ona jakby nie miała czasu sobie odpocząć po pracy, bo musiała pędzić po te dzieci do szkoły, żeby zdążyć, dopóki świetlica jest czynna, no powodowało, że często potem ten kontakt z dziećmi był też stresujący, tak? Bo dzieci też były zmęczone po wielu godzinach od świtu w szkole, wyczerpane. Często też byli głodni, tak? I to powodowało jakieś takie napięcia. I to, co ta mama postanowiła, że zmieni, no to przede wszystkim, że coś małego zje na ten tak zwany pierwszy głód, zanim przyjdzie po te dzieci, to też jest takie uważnościowe podejście. Nie jadła tego w tempie głodnego pieska, tak jak robiła to dotychczas, tylko jadła właśnie uważnie, powoli przeżuwając, czując przyjemność, kupowała sobie zawsze coś takiego zdrowego, małego, dobrego na ten pierwszy głód. I to dawało tą taką też przerwę uważnościową, tak? Między dwoma jakby sferami życia, tak? Czyli praca, a potem przechodzę w tą moją sferę rodzinną, w to moje prywatne życie. I tak naprawdę miała na tą przerwę 15 minut, tak? 5 minut trwało zjedzenie jakiegoś tam batonika typu dobra kaloria, a 10 minut trwała ta droga do szkoły. Tylko że właśnie szła praktykując uważne chodzenie. Tak obliczyła nawet kiedyś specjalnie z zegarkiem, że zajęło jej to po prostu jakieś 3 do 5 minut dłużej tak naprawdę. To była taka różnica, jeśli chodzi o czas. Ale totalna różnica, jeżeli ogromna różnica, jeśli chodzi o stan umysłu, w którym przychodziła, żeby przywitać swoje dzieci. I to jest też dla mnie taka esencja w tej historii mindfulness, bo często mówimy, nie będę tego praktykować, bo właśnie nie ma czasu na to. Czasami kluczowe będą te 4 minuty,
ale w innym nastawieniu.